Konferencja Rady do Spraw Młodzieży Ściany Wschodniej to jest 12 okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego. Od Białegostoku cała ściana wschodnia aż po Krosno. Konferencja odbywa się rokrocznie, tylko w innym miejscu, w innym okręgu. Omawiamy sobie nasze kierunki działania, ale jak również jeden od drugiego pozyskujemy wiedzę. Przedstawiając nasze jakby działania w naszej strefie, w naszym okręgu, jeden od drugiego, aha, on prowadzi tak, to może ja coś zmienię, ja wprowadzę. I na tej zasadzie również ja, jako ten szef Rady Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, też się nauczyłem i w ten sposób zacząłem realizować swoje cele. Chciałbym życzyć Państwu wielu konstruktywnych dyskusji, ważnych wniosków dla Państwa, przede wszystkim miłego pobytu w Jarosławiu na ziemi jarosławskiej. Wiem, że w planie macie Państwo oprócz dyskusji, tutaj spotkania w hotelu, również zwiedzanie stołówki i mam nadzieję, że miasto Jarosław dostarczy Państwu wielu dobrych wrażeń i wywieziecie je Państwo tutaj z takimi dobrymi wspomnieniami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Z racji tego, że jest to największa ze stref, a może i nie tylko, bo chyba przodująca w tej chwili jest strefą w Polskim Związku Wędkarskim. Wprowadzamy pewne rzeczy, wprowadziliśmy Ligę Podkarpacką, Młodzieżową Ligę Podkarpacką. W naszym śladem poszły inne okręgi, zaczyna się to poszerzać, powielać i jakby przenosić na wyższe ten. Łącznie z tym, że będzie organizowane Mistrzostwa Strefy Wschodniej, Ściany Wschodniej. No, tak się to nazywa, nasza strefa wschodnia, to jest ściana wschodnia. Dzisiejsza konferencja niesie z sobą właśnie takie przesłanie. Kim być, w jaki sposób być i w jaki sposób kochać mądrze polską przyrodę. Działalność Polskiego Związku Łowieckiego i działalność Polskiego Związku Wędkarskiego spaja jeden wspólny fundament. To jest ukochanie ojczystej przyrody, tej części dziedzictwa narodowego, które jest tak ważnym elementem w życiu każdego z nas. Stąd też wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z wychowaniem, z kształtowaniem odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży w relacji do ojczystej przyrody jest bardzo ważne. Dzisiejsza konferencja zorganizowana przez Polski Związek Wędkarski utwierdza nas wszystkich w przekonaniu, że warto organizować od najmłodszych lat zajęcia dla dzieci, gdzie te postawy wobec ukochanej przyrody będą właściwe. Dzisiaj świat czasami w tym będzie zapominać, jakie te właściwe postawy powinny być, w jaki sposób powinniśmy kształtować tą rzeczywistość w naszych umysłach, naszych dzieci i w sercach naszej młodzieży. Często pojawiają się tak zwani ekoterroryści, dla których ta prawdziwa przyroda, dla których ta prawdziwa ekologia jest tylko źródłem finansowania i jakichś sukcesów osobistych. Jeżeli chodzi o okręg przemyski, to mamy dobre doświadczenia z pracą w tym okręgu, ponieważ na przykład w ostatnim roku, w roku 2015, koło Jarosław zostało nagrodzone w konkursie na najciekawszą imprezę dla dzieci i młodzieży zorganizowaną w jednostkach terenowych związku. W ogóle okręg przemyski jest bardzo ciekawy pod względem architektonicznym. Posiada wiele walorów turystycznych i cieszę się, że będę mógł po raz kolejny zobaczyć starówkę Jarosławia po 10-letniej niebytności. Wydaje mi się, że czekają mnie ciekawe doznania. Cieszę się także, że możemy tutaj spotykać się, wymieniać doświadczenie z kolegami z terenu północno-wschodniej Polski, a w zasadzie wschodniej Polski. Myślę, że to będzie bardzo owocne spotkanie. Każdy szef z okręgu, każdy przedstawiciel okręgu opowie swoją działalność. Opowie swoją działalność, a po to właśnie, żebyśmy mogli wspólnie wypracować jakiś cel zamierzony, cel, do którego będziemy dążyć, gdzie będziemy chcieli coś nowego wprowadzić na szerszy horyzont, na szersze działanie. Po kolacji spotykamy się tylko jako członkowie zarządu, członkowie rady i będziemy tworzyć od nowa ligę, znaczy regulamin ligi, czy już takie bardziej związane z naszym działaniem sprawy. W dniu jutrzejszym, w godzinach porannych,
przejdziemy na Starówkę, zwiedzimy sobie Starówkę Jarosławską. Tak też jest w każdym miejscu, gdzie się spotykamy. Każdy z nas coś tam chce wprowadzić, żeby to fajnie wyglądało, a nie tylko sztywno i tylko siedzieć, rozmawiać, jak mówi przysłowie. Ale żeby wyjść i zobaczyć, pokazać, pochwalić się czymś, co mamy i co należy szanować. Tutaj też takie wspólne działania, jak tutaj prezes, przewodniczący Związku Łowieckiego w Przemyślu przedstawił, bo wspólnie chcemy stworzyć taką płytę szkoleniową, czyli cykl taki szkoleniowy, ekologiczny cykl szkoleniowy, wędkarsko-łowiecki, ale to będzie typowo ekologiczny, gdzie będzie pokazane, jak to jest z punktu widzenia wędkarza, wędkarstwa, działania zarządów PZW, czy też Związku Łowieckiego poprzez las. Już taki cykl się odbył w miesiącu lutym na feriach, już takie jakby pierwsze ślady przecierania tej naszej wspólnych działań się odbyły. A teraz będzie to dalej. Następnym programem, punktem będzie wizyta w Kole Jarosław Miasto, które koło liczy 140 lat swojej tradycji rybacko-wędkarskiej jeszcze, bo to jest 1879 rok. I dopiero jako Polski Związek powstaliśmy w 1950 roku, także wcześniej było to Towarzystwo Rybackie, później od 1920 roku to było Towarzystwo Sportowe. Wcześniej rybackie typowe, a później Towarzystwo Sportowo-Wędkarskie czy Sportowo-Rybackie. A następnie po wojnie, dopiero w 1950 roku powstał Polski Związek Wędkarski, który trwa do dzisiaj i realizuje swoje cele. Po tej wizycie jeszcze spotkamy się raz w tym gronie. Podsumujemy sobie całą jakby konferencję, cały cykl, wypracujemy sobie jakieś kierunki czy harmonogram działania, czy tak jak w naszym Podkarpaciu, to jest ten okręg tarnobrzeski, rzeszowski, krośnieński, przemyski, gdzie już razem potrafimy działać i razem tworzyć coś dla wszystkich, nie tylko dla swojego okręgu, czyli wychodzimy po prostu troszkę dalej i szerzej, żeby to jednak łączyć i pokazywać się dalszym, w większym gronie.